cały weekend organizujemy już po raz piąty szkolenie dla formacji mundurowych. Oprócz Służby Więziennej oczywiście są tu przedstawiciele innych służb mundurowych. Organizujemy to we współpracy z Polskim Związkiem Służb Mundurowych. Mamy podpisaną z nimi umowę. Szkolimy naszych funkcjonariuszy cyklicznie. Dzisiaj, w sobotę i w niedzielę korzystamy z tego tutaj ośrodka, natomiast w piątek jeszcze mieliśmy szkolenie wewnątrz naszej jednostki penitencjarnej w Zakładzie Karnym w Cieszynie, gdzie odbywały się ćwiczenia praktyczne ze stosowania środków przymusu bezpośredniego. Widzimy właśnie taką potrzebę, tym bardziej, że w ostatnich 2 latach w nasze szeregi, mówię tutaj o Zakładzie Karnym w Cieszynie i Oddziale Zewnętrznym w Bielsku-Białej, trafiło ponad 50 nowych, młodych funkcjonariuszy. Wobec powyższego należy dołożyć wszelkich starań, żeby ci funkcjonariusze, którzy pełnią służbę na co dzień w oddziałach mieszkalnych, mieli właśnie takie przeszkolenie z podstawowych zajęć samoobrony. Te szkolenia prowadzi Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych. Są to profesjonaliści, instruktorzy, którzy znają realia pracy zarówno w Służbie Więziennej, jak i w innych formacjach mundurowych. A oprócz tego mamy już w naszej jednostce w Zakładzie Karnym w Cieszynie instruktorów, którzy również wspólnie z innymi prowadzą te zajęcia. To obserwujemy od kilku lat, że coraz więcej kobiet wstępuje w szeregi nie tylko Służby Więziennej, ale w innych formacjach służy więcej kobiet. No i tym bardziej dlatego chcemy te ćwiczenia, żeby i zajęcia odbywały się cyklicznie. Powiem tylko na marginesie, że oprócz tych zajęć, które prowadzone są w ten weekend, myśmy przez cały tydzień w Zakładzie Karnym w Cieszynie właśnie organizowali zajęcia do wszystkich funkcjonariuszy działu ochrony. Także jest to dosyć duża skala, jeśli chodzi o te szkolenia. Generalnie, jeśli chodzi o zakończenie tego seminarium, to w niedzielę odbywają się właśnie takie scenki, inscenizacje jakby z życia, można powiedzieć, codziennego. No i wtedy każdy z tych funkcjonariuszy, którzy bierze udział w tym szkoleniu, musi przed instruktorami zaprezentować jakby swój warsztat. I po szkoleniu są otrzymywane jakieś certyfikaty, czy... Jest wydawane tylko zaświadczenie, że taki funkcjonariusz uczestniczył w tego typu seminarium. Jeśli chodzi o Zakład Karny w Cieszynie i Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej, to tak jak wcześniej powiedziałem, na przestrzeni ostatnich 2 lat z jednostki w Cieszynie i w Bielsku odeszło ponad 50 funkcjonariuszy. Udało nam się zrealizować rekrutację tak, żeby te braki po prostu były zapewnione. One może nie są jakby na bieżąco realizowane, może z małym opóźnieniem, natomiast powiem szczerze, że w chwili obecnej nie mamy problemów, żeby te wakaty uzupełnić. Trudno tutaj zliczyć, ile razy już w czymś takim uczestniczyłem, w takim szkoleniu. Ponieważ związek działa od 1996 roku i przez te wszystkie lata cały czas prowadzimy szkolenia dla funkcjonariuszy, dla żołnierzy. Idea, która nam przyświeca, to mundurowi i mundurowym. Chodzi nam o to, żeby podnieść poziom wyszkolenia funkcjonariuszy i żołnierzy na wyższy poziom i przede wszystkim zapewnić to, żeby wykonywali swoje obowiązki bezpiecznie dla siebie i oczywiście bezpiecznie dla osób, wobec których podejmują jakiekolwiek działania. Dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na działaniu zespołów dwuosobowych. Nie mówię tutaj patroli dwuosobowych specjalnie, bo ponieważ patrol kojarzy się przede wszystkim z policją, ale u nas szkolą się funkcjonariusze różnych służb. I nomenklatura jest różna, dlatego ujednoliciliśmy to wszystko, nazywając zespoły dwuosobowe, ponieważ no najczęściej w takich zespołach funkcjonariusze, czy pracownicy ochrony, czy powiedzmy jakiś patrol działa. U poprzednich szkoleń, mimo tego, że przeszli już bazowy program, wracają po to, żeby sobie doskonalić te podstawowe rzeczy. Oczywiście próbują korzystać z jakichś rozwiniętych już technik, uczestniczą w kursach rozwijających te umiejętności, ale bardzo często przyjeżdżają na szkolenie i wracają do tego bazowego, żeby sobie to odświeżyć. No, świadczy to o tym, że gdzieś tam w trakcie wykonywania obowiązków służbowych mieli okazję prawdopodobnie sprawdzić te techniki i potwierdziło się, że są skuteczne i to wszystko działa.